Panie dyrektor, nowa biblioteka, nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak bardzo zmieni życie całego Samorządowego Centrum Kultury i plan wydarzeń Samorządowego Centrum Kultury? A chciałoby się powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo i do tego będziemy oczywiście dążyć. No, kolejna jednostka Samorządowego Centrum Kultury, w tym wypadku Miejska Biblioteka Publiczna, otrzymuje wspaniały, przebudowany, zmodernizowany obiekt, który daje naprawdę bardzo dużo możliwości do tego, żeby poszerzyć, albo zmienić, albo zróżnicować. No tutaj możemy wybrać dowolne słowo, działalność. I do tego też będziemy dążyć. Natomiast jak bardzo nie zależy wyłącznie od nas i od pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Bardzo dużo zależy też będzie od Państwa, od mieszkańców miasta Mielca i okolic, bo liczymy na Państwa bardzo, na Państwa sugestie, na to, czy propozycje, które najpierw dla Państwa przekażemy, znajdą Wasze uznanie, czy będziecie chcieli skorzystać w te dni i w takich godzinach z takich akurat propozycji. No i już wtedy będziemy mogli konfrontować to z Wami. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dogodne dla siebie miejsce i te propozycje będą tylko się rozwijać i pomnażać. Natomiast jak zmieni całe Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu? Myślę, że da nam możliwość zróżnicowania działalności, przede wszystkim spotkaniowo, wieczorkowo, koncertowo, tak to określę, do konkretnych jednostek. To znaczy chcielibyśmy bardzo, żeby Miejska Biblioteka Publiczna miała określoną działalność i tutaj koncerty, spotkania literackie związane z literaturą, z poezją, czyli z tym wszystkim, co oczywiście jest najbardziej jasnym przekazem, jeżeli chodzi o bibliotekę. Muzeum regionalne, żeby działało w ramach oczywiście muzeum, tak jak statutowo, ale też, żeby były tam takie propozycje, atrakcje, które będą związane z działalnością muzeum. No i oczywiście Dom Kultury, który pozostaje w bardzo bliskiej odległości od Miejskiej Biblioteki Publicznej. No i tam jeszcze inne propozycje. Najzwyczajniej w świecie, Szanowni Państwo, no mamy fantastyczny obiekt, którym jest nowa sala, którym jest dużo przestrzeni. One są przyjazne, oświetlone, przecudne. Jest galeria, która na pewno pomoże nam prezentować więcej twórczości i też amatorów i indywidualnych osób, dzieci, młodzieży, no tych, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości i z przykrością musieliśmy im odmawiać. Więc ja widzę tylko plusy i możliwości, a jeżeli miałabym sobie czegoś życzyć, to żeby budynek był grzeczny i nie sprawiał nam problemów, a wszystkim, którzy do tego budynku będą przychodzić, a liczę na Państwa naprawdę bardzo, bardzo mocno, życzę, żeby się Wam tutaj u nas podobało i żebyście się dobrze czuli. Ja spytam o koszty. To jest duży budynek, dużo większy niż poprzednik. Koszty ogrzewania, zatrudnienia, jak to odbije się na budżecie? Na razie jesteśmy tak jakby w sferze przewidywań. Szanowni Państwo, tak naprawdę dopiero pierwsze miesiące użytkowania budynku pokażą nam, z jakimi kosztami musimy się liczyć. Oczywiście no, prognozujemy, zabieramy w budżecie jakieś kwoty zwiększone proporcjonalnie do metrażu, do tego, co było w tak zwanej żółtej bibliotece, ale nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć, jak te koszty wzrosną i jak one się będą rozkładać, ponieważ tak naprawdę, tak jak mówię, sezon zimowy przed nami, pierwsze miesiące w 100% działającej biblioteki przed nami, więc myślę, że o tych sprawach możemy rozmawiać, ale troszeczkę później, bo trudno jest teraz rzucać kwotami, jeżeli nie jest się pewnym. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie, to jesteśmy też tak jakby, przygotowujemy się, ponieważ w zależności od tego, jak będzie się zmieniać działalność tutaj i w jakim kierunku pójdzie, będziemy, tutaj jesteśmy przygotowani też na to, jesteśmy po rozmowach z prezydentem miasta, czyli z inwestorem, inicjatorem i tak dalej, no bo to jest nasz organizator, więc on przyznaje etaty. Wniosek, który był składany do Urzędu Marszałkowskiego, ministerialny, wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, on po prostu zawiera też pewne zwiększenie zatrudnienia, no i z tym będziemy w najbliższym czasie, ale to nam daje po prostu perspektywie czasowej zatrudnienia, więc będziemy się w najbliższym czasie do tego przygotowywać. Na razie dajemy sobie radę sami, jeżeli można tak powiedzieć. Jedyną zmianą jest to, że nie ma portierów, nie ma stróżujących, jest ochrona, która myślę, że tutaj będzie bardzo adekwatna, ponieważ też specyfika budynku jest taka, że dobrze będzie, żeby to były osoby profesjonalne. Natomiast jeżeli chodzi o serwis sprzątający, o panie, które tutaj nam pomagają, to na razie dajemy sobie radę sami. Zobaczymy po prostu, jak będzie się rozwijała działalność. Ale jestem dobrej myśli, jesteśmy
jesteśmy wszyscy bardzo zaangażowani, łącznie z Urzędem Miasta, władzami miasta, samorządowcami, czy to z powiatu, czy z no tak naprawdę to dzięki temu, że ta biblioteka powstała, że ten budynek został zmodernizowany i został przebudowany, no to bardzo wiele podmiotów się składało, bo i Urząd Marszałkowski, i Urząd Miasta, czyli samorządy wojewódzki, miejski, no naprawdę jest bardzo duża życzliwość wobec tego budynku, więc myślę, że może być tylko dobrze. Jedno pytanie dotyczące tego budynku. Tu w projekcie była kawiarnia. Jakie są losy tego pomieszczenia? Czy to się wydarzy? Oczywiście, że się wydarzy. Znaczy, no, troszeczkę, mamy troszeczkę opóźnienia, jeżeli chodzi o kawiarnię, ale też dlaczego? To nie jest, nic nie jest opóźnione, znaczy nic nie jest zaniedbane ani w tym. Po prostu kwestia była, że do końca staraliśmy się jak najbardziej wydłużyć godziny pracy biblioteki. No i powtarzaliśmy po prostu też zapytania ofertowe, bo to ma związek z godzinami otwarcia. I jest wyłoniony, mamy firmę, która będzie chciała się tym zająć. No, umowa jest przygotowana, będzie kawiarnia. Dlatego bardzo chętnie zapraszam. Jeżeli już ruszy, myślę, że będziecie Państwo zadowoleni. Na razie nie będę mówiła, jaka to jest, bo nie mogę, ale będziecie Państwo zadowoleni i myślę, że będzie też Państwu miło przyjść tutaj również w niedzielę po południu na coś dobrego, małe co nieco.